Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Bydnarczyk i zajmuję się doświadczalnictwem szeroko pojętym, jeżeli chodzi o zboża. W tym momencie znajdujemy się w gospodarstwie pana Zbigniewa Rakszawskiego w miejscowości Obrza. Jest to powiat biłgorajski, czyli styk województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego. Nazywam się Zbigniew Rakszawski, znajdujemy się na terenie gospodarstwa w Obrzy. W uprawie jęczmienia hybrydowego jestem zadowolony. Dlatego też jego powierzchnia w gospodarstwie wzrosła. Plon jest znacznie wyższy od odmian populacyjnych. Plantacje na dzień dzisiejszy wyglądają generalnie dobrze. Kolor jęczmienia ogólnie na plantacji i tutaj nawet w tych roślinach jest nieco jaśniejszy. Spowodowane jest to przebiegiem pogody, ponieważ zima przyszła troszeczkę później niż się wszyscy tego spodziewali. Okrywa śniegowa nie była zbyt duża, natomiast na tym terenie panowały bardzo silne wiatry, które niestety tutaj powodowały efekt wysmalania. Mamy tutaj bardzo fajne rośliny, widać, że są bardzo ładnie pokrzewione. No tak, widać, że system korzeniowy jest bardzo ładnie rozwinięty, jest bardzo dużo jasnych korzeni. 11, 12, 13 rozkrzewień. Patrząc na ilość rozkrzewień, których mamy tutaj ponad 10 średnio, dawka azotu danego w pierwszej turze nie powinna być za wysoka, rzędu 20-30 kg. Natomiast powinna być ona, całkowita dawka azotu powinna być rozdzielona na 3 etapy. I tak jak powiedziałem, pierwsza tuż zaraz przed ruszeniem wegetacji, druga mniej więcej gdzieś w okresie strzelania w źdźbło i wtedy powinniśmy dać około 60 kg tego azotu i ostatnia dawka już na liść flagowy, kiedy powinniśmy uzupełnić tę ilość tego azotu do mniej więcej tych 180 kg. Jesteśmy teraz na drugiej plantacji, gdzie były troszeczkę inne terminy siewu, troszeczkę opóźnione. Tutaj mamy odmianę z kolei Zoom i tak jak tutaj widać, tu był termin 21 września, natomiast tam troszeczkę dalej jest 10 października, ten termin późniejszy i od razu widać gołym okiem te różnice, nawet kolorystyczną, pomiędzy tymi dwoma jęczmionami, mimo że jest to ta sama odmiana, natomiast inny termin siewu. Termin siewu ma znaczenie. Tu mamy rośliny odmiany Zoom, które były posiane 21 września, a tu te cztery rośliny mamy również odmiana Zoom, tylko posiane 10 października. Jak postąpić teraz z takimi, można powiedzieć, dwoma różnymi plantacjami jęczmion? No oczywiście trzeba dać nawóz bardzo wcześnie, tylko że w różnych dawkach dla tych dwóch różnych plantacji. Dla tego Zooma, który ma tych więcej tych rozkrzewień, czyli ponad 10, podobnie jak w przypadku Hobbita, dajemy 20-30 kg, tu bym powiedział bardziej 30 kg azotu w czystym składniku, z racji tego, że mamy tutaj stanowisko po ziemniakach, które no niestety, ale nam troszeczkę więcej tego azotu to z tej gleby wyciągnęły. Natomiast dla tego jęczmienia, który ma mniej więcej 5-6 rozkrzewień, trzeba tę dawkę pierwszą startową zwiększyć. I tutaj trzeba byłoby mówić o mniej więcej 50 kg azotu w czystym składniku. Jeżeli chodzi o drugą dawkę nawożenia, no to już mniej więcej wyrównujemy to nawożenie tak jak w stosunku do tego Hobbita. Natomiast powinniśmy tutaj dać w przypadku tego nawet troszeczkę wyższą tę dawkę. Nie 60, a nawet 70 kg azotu. Podsumowując ocenę tutejszych plantacji na Lubelszczyźnie, mogę powiedzieć, że plantacje są w bardzo dobrej kondycji, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość i te plantacje powinny wydać bardzo wysoki plon.